sądzi pani na temat murali, graffiti, które coraz częściej pojawiają się w Koszalinie? Pewnie zależy od miejsca, w którym się znajdują i przez osoby, które je wykonują, ale jeżeli są to profesjonaliści i zdobią miejsca dozwolone, to myślę, że jak najbardziej upiększają nasze miasto. Widziały panie w ostatnim czasie jakieś takie malowidła na ścianach, takie wielkopowierzchniowe u nas w Koszalinie? Nie. Żadnego graffiti? Bo to nie. Graffiti, nie. Nie widziałam. Widzicie? Nie. Nie. A czy z... Dlatego, że mało też chodzimy. Powinny takie rzeczy w ogóle powstawać? Jak są ładne, dobre, to czemu nie? No jak są ładne, artystycznie wykonane, stwierdzone, że to artyzm, to dlaczego nie? Super, mi się to podoba, jak najbardziej. Jeżeli ktoś się tak wyraża w taki sposób, to czemu nie? Jak dla mnie jest... Niepodobnie jak koleżanka, super, bardzo fajnie. Znaczy one mi się podobają. Takie charakterystyczne, mocno związane z naszym miastem i uważam, że jak ma być to jakiś taki szary mur, to lepiej jak jest fajny, kolorowy. Bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają. Na jakiś szczególnie zwróciła pani uwagę? Odświeżają, na jakieś szczególnie. No teraz ja nie umiem powiedzieć gdzie, ale już w kilku miejscach widziałam i to jest no na miejscu. Gościem dzisiejszego programu jest Miłosz Czes-Wołkowicz, pomysłodawca i współzałożyciel grupy nieformalnej Most Blunted. Cześć Ester. Cześć. Powiedz, kto tworzy grupę Most Blunted i ile osób do niej w ogóle należy? Oj, trudne pytanie na wstępie. To jest grupa około 30-40 osób, która zajmuje się ogólnie pojętą sztuką w wielu dziedzinach. Chociaż wywodzi się z hip-hopu głównie, to tak naprawdę nie ma żadnych granic w twórczości. Wszystkie elementy kultury hip-hop zawieracie w sobie? Tak, tylko chciałbym tutaj zaznaczyć, że no, nie można w kółko mówić o czterech elementach, prawda? Jest jeszcze cały czas coś, co kulturze hip-hopowej nie jest obce, czyli wiedza przede wszystkim, no i wydaje mi się, że przyjaźń, bo takie wartości ta kultura ze sobą też niesie. Tradycyjnie organizujecie w majówkę Most Blunted Graffiti Jam. Przez to integrujecie mieszkańców Koszalina, ale też przyjeżdżają artyści z całej Polski. Tak, to jest jakby główne założenie, żeby ta impreza wpisała się na stałe w polską mapę hip-hopową. No i często jest tak, że w takim mieście jak Koszalin jest stałe środowisko, stała grupa. My chcemy jakby tą przestrzeń miejską urozmaicać, żeby jednak te style się nie powtarzały, żeby jak najwięcej pokazać sztuki, ile młodzi ludzie w naszym kraju mają do pokazania od siebie. A energii mają dużo? Mają bardzo dużo energii, zwłaszcza tej twórczej. Efekty tegorocznego jamu możemy oglądać w tle. Powiedz, jak wygląda taka impreza? Dla tych osób, które nigdy się tutaj na ulicy Słowiańskiej nie pojawiły w trakcie majówki. Sama impreza to przede wszystkim coś na styl pikniku, czyli malarze robią swoje, tworzą swoje dzieła. Kiedy widzowie mogą sobie rozłożyć kocyk, wyluzować się przy jakimś małym grillu. No i towarzyszy temu wszystkiemu oczywiście muzyka, która jest jakby nieodłącznym elementem naszej kultury. Zawsze staramy się zaprosić rozmaitych DJ-ów. No i przede wszystkim dbamy o to, żeby to jakoś spójnie razem grało. W tym roku niestety pogoda troszeczkę pokrzyżowała te plany. Nie mogliśmy za bardzo pograć, ale wierzę, że w przyszłym roku będzie w porządku i będziemy mogli dopiąć swojego. To graffiti to nie tylko ta ściana. Nie, nie. To przede wszystkim ściany w przestrzeni miejskiej. Tutaj ukłon przede wszystkim w stronę Maćka Mazurkiewicza i Arka Trochy, którzy współtworzą ten projekt. Oni byli głównymi wykonawcami. Mówię tutaj o pocztówkach historycznych z Koszalina, tak jak i o pieczęci, która została wykonana z okazji 750-lecia.
Koszalina, chociaż też to jakby zaowocowało troszeczkę zainteresowaniem się prywatnych przedsiębiorców, co można zobaczyć koło poczty. Powstał kolejny nowy mural przy jednej z pocztówek. Zachęcam do obejrzenia i zobaczenia tego. Nieformalna grupa, która powstała w Koszalinie, ale podkreślmy, że to nie są już ludzie tylko i wyłącznie z Koszalina. Tak, sama grupa powstała gdzieś na przełomie 2007 i 2008 roku. W pewnym momencie zaczęli się tą grupą interesować artyści z całej Polski, mniejszego lub większego formatu, aczkolwiek no, było to miłe zaskoczenie, kiedy ktoś tam z Warszawy, ktoś tam nawet z zagranicy się odzywał, że chciałby w tym uczestniczyć, bo tutaj jakby idea jest prosta. Nikt niczego od nikogo nie wymaga. Jedyny wkład to kreatywność i promowanie dobrej sztuki. To tyle. Naszym muzycznym i to dosłownie gościem programu Koszalin jest Mateusz Prus, pomysłodawca m.in. Good Vibe Festival. Cześć, witaj. Cześć. Ruszamy w muzyczną drogę. Okej, do dzieła. Co przygotowałeś dla nas? Przygotowałem 3 teledyski. Moim zdaniem coś tam je łączy wszystko. Łączy je to, że są na pewno bardzo nowoczesne. Są dobre i muzycznie, jak i wizualnie, więc będzie można nie tylko czegoś dobrego posłuchać, ale również obejrzeć coś ciekawego. I nie są to tylko czarne rytmy? No właśnie, są to czarne rytmy, mimo że na przykład jeden z zespołów to 4 białych chłopaków, ale grają tak, jakby się urodzili czarnoskórzy. Pierwszy numer, który wybrałeś? Pierwszy numer, który wybrałem, to właśnie biali chłopcy z Kanady, ale grają, jak już wspomniałem, jak rasowi murzyni. I jest to zespół Bad Bad Not Good, czyli kwartet z Kanady. Wydali oni niedawno swoją już 4 płytę i chyba najlepszą, chociaż trochę inną. Wcześniejsze były bardzo jazzowe. Ta jest również jazzowa, ale bardzo nowoczesna i o tym też właśnie może powiem, że w tej chwili mamy do czynienia z wielką rewolucją w świecie jazzu. To jest zupełnie jazz XXI wieku i właśnie te 3 teledyski, które się wybrałem, są moim zdaniem reprezentantami tego nurtu. I Bad Bad Not Good jak najbardziej. To jest futurystyczny jazz. Teledysk powstał z gościnnym udziałem Snoop Dogga, wiadomo, znany raper z Los Angeles. Na płycie jest wersja instrumentalna, natomiast tutaj zobaczycie wersję z raperem, ze Snoop Doggiem. Teledysk jest bardzo kontrowersyjny, ale to myślę, że telewizowie zobaczą sami dlaczego. Kolejny numer to Thundercat. Jest to basista związany z wytwórnią Brainfeeder i właśnie Brainfeeder to jest no, chyba największa marka, która no, niesie tą rewolucję jazzową. Tam są tacy ludzie właśnie jak Flying Lotus, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, czy właśnie Thundercat. Co on tam wyrabia na basie, to jest zupełnie nieprawdopodobne. Ma świetną rękę czy głowę do pisania numerów i również podśpiewuje i to też słychać w tym utworze Dame Changes. Utwór ten ukazał się już 2 lata temu na jego takiej epce. Mają na winylu tą epkę już wtedy, naprawdę ten numer wydał mi się najlepszy na tej płycie. Just to watch you throw away the trash.
I ostatnią twoją propozycją jest co? Ostatnią propozycją teledyskową będzie Flying Lotus, czyli szef wytwórni Brainfeeder. Facet, który no, rzeczywiście robi rewolucję, bo od momentu, kiedy pojawił się na rynku, rozpoczęła się ta wielka fala tego nowego, modernistycznego, futurystycznego jazzu i cały czas idzie krok do przodu i tak naprawdę inni jego ścigają, a on wyznacza trendy. No, jego płyty są zupełnie rewolucyjne, tak mi się wydaje. Zobaczymy jego utwór z przedostatniej płyty Until Quiet Comes. Teledysk jest piękny, po prostu teledysk jest taką małą formą filmową. Good Vibe Festival, co będziesz wspominał najbardziej? No najbardziej będę wspominał sytuację, która była dla mnie nieprawdopodobnie miła, po prostu kiedy to wszedłem razem z Hirkiem na scenę i to zupełnie tego nie było zaplanowane. Hirek powiedział: Mateusz, poczekaj, i powiedział, że tutaj macie w mieście takiego chłopaka, faceta, który zrobił taką rzecz i zróbcie dla niego aplauz. I dbajcie. Ja powiedział. Tak powiedział. Ja mnie zatkało, ja się prawie popłakałem ze szczęścia. To było mi bardzo potrzebne i dało mi kolejnego kopa. To było niesamowite miłe po prostu. Masz już jakieś plany za rok? Jak to będzie wyglądać? Może tydzień festiwalu? No, nie wiem, jak przeżyjemy z tygodniem festiwalu wszyscy kondycyjnie. Myślę, że 4 dni jest ok. Może tam jeszcze jeden dojdzie, piąty, ale już to już jest chyba odpowiednia ilość dni. Chciałbym pójść w bookingi zagraniczne i chciałbym, żeby przyjechali tutaj artyści, którzy są, nie wiem, z Japonii, z Niemiec, ze Stanów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale już nie tylko się ograniczać do Polski. To będzie ten kolejny krok, który chcę postawić. No dobrze, naszym gościem był Mateusz Prus. Dziękujemy Ci bardzo za spotkanie. Dzięki. Dzięki. Thank you.